witam was już w czwartym w Roktoberze. Mamy godzinę 5:51. Ja wstałam dosyć wcześnie, bo o 4 teraz tak wstaję. Po prostu nie umiem się przestawić wstawania z 4 na 5:06, dlatego wstaję o tej 4. No ale jakoś to przeżyjemy. No i co? Mamy 4 października, mamy piąteczek, idę do pracy i zaczynamy weekendzik. Więc no, outfitik taki, taka bluzka z tymi złotymi wstawkami. No i mam czarne dresy z Sinsaya. To jest taki mój outfit. Pijemy kawkę, idziemy z Miłusią na dwór, bo wstała, także idę z nią na spacer szybki. I zobaczymy, czy jest dzisiaj ciepło, czy zimno na dworze. Dobra, wróciliśmy ze spacerku, moi drodzy. Zimno, jest 6 stopni, ma być dzisiaj 10 stopni, także zimne dni do nas zawitały. Ja mam tu jeszcze kawuśkę, proszę bardzo, popijam. Cappuccino belgijska czekolada. Zawsze jak teraz wstaję, to się ogarniam, biorę swoje leki, robię sobie kawę, robię sobie w sensie wstawiam wodę, jak się zaczynam ogarniać, żeby ona mi się ugotowała, zagotowała i potem po prostu zalewam kawę, robię sobie kawę i czekam, aż trochę wyjdzie, wystygnie. No, muszę brać jeszcze żelazo, te tabletki przeciwwymiotne, przeciw kręceniu się w głowie i no w ogóle, że po prostu uzupełniasz te rzeczy wszystkie. I ktoś mi się tam pytał, dlaczego zmieniłam, czy zawsze tak jest, że się zaczyna od wykładania towaru i potem się przechodzi na kasę, czy nie? Nie zawsze tak jest, bo z tego, co słyszałam, to dziewczyny, jak się zatrudniały, to od razu na kasę, ale że ja miałam być na warzywach, jestem na warzywach, i no, z racji, że wylądowałam w szpitalu, że mój stan zdrowia no, do końca nie pozwala na to, żebym dźwigała, bo jeszcze mi się trochę słabo robi, to po prostu zmieniłam ciężką pracę w lekką pracę. W sensie, wiecie, nie musiał tak dużo dźwigać i w ogóle, i to nie jest specjalnie zrobione, że zmieniłam godzinę pracy na vlog w Roktober. Nie, po prostu zmieniłam na lżejszą pracę, żeby mi się lżej pracowało, żeby jakby troszkę ten mój organizm odpoczął, nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, i w ogóle, więc no, popijamy kawuśkę, która jest godzina 6:28, także mam jeszcze czas. No, dzisiaj do pracy i weekendzik. Nowy tydzień. Będę zaczynać od popołudniówki, ale to będę mówić w innych tam w Roktoberach. Więc no. Tak to moi drodzy. Jest. A jak zauważyliście od kilku vlogtoberów, szafa jest przesunięta, bo ta różowa ściana była malowana. Ta różowa fioletowa ściana była malowana, więc no, ta szafa tak czy siak tutaj zostaje. No, nie będę jej przesuwać, ponieważ tu będzie przemeblowanie robione. Więc no. Tak to moi drodzy jest. Śmieję się teraz, że mam dwa domy, bo mam pół rzeczy tutaj,
pół rzeczy wywiezionych na mieszkanie, więc no, śmieję się, że mam dwa domy. Czy tu rzeczy, tam rzeczy. Ostatnio też czegoś szukałam, a potem się skapłam, że mam to wywiezione. Więc tak to, moi drodzy, jest, że jak jest takie zamieszanie, że pół rzeczy, tak porozrzucane rzeczy, tu pół rzeczy, tam pół rzeczy, to się nie idzie człowiek odnaleźć. Cieszę się bardzo, że ciuchy dopiero na ostatnią chwilę wywożę, bo to był dramat. Ciuchy, buty na ostatnią chwilę. Jeśli do rzeczy do paznokci też, bo robiłam, jak mówiłam, robiłam mojej mamie paznokcie, także nie wywoziłam tego. Dopiero to będę wywozić. A tak jeszcze co do forum, to niektóre komentarze zostały zgłoszone, bo nie tylko mnie obrażacie, ale chore osoby też, że jestem niby niepełnosprawna, chorana umysłowo. To jest obrażanie chorych osób. I nawet jak jeżeli byście chcieli usuwać, to mam porobione screeny, także nie radzę. Niektóre komentarze, jak mówiłam, zostały zgłoszone. Także chcecie się bawić, proszę bardzo. I owszem, mam niektóre rzeczy gdzieś, co o mnie piszecie, ale nie pozwolę na to, żebyście obrażali osoby chore i mnie na forum. Także chcieliście, żeby było zabawnie, no to będzie zabawnie, jak mówiłam. Więc no, screeny mam porobione, film mam będzie na pewno, komentarze zostały zgłoszone, także tak to, proszę Państwa, na tą chwilę wygląda. Słuchajcie, pogoda nas nie rozpieszcza, pada, wracam do domu, tutaj mam wodę, kolę i owsiankę z Łowicza, już sobie kupiłam na szybko. Po pracy jeszcze był baton, ale go zjadłam, a jeszcze po pracy, jak szłam, bo przyszłam do szkoły po legitymację, więc no. Pierwszy raz mam plastikową legitymację, bo teraz wyszła ta ustawa, że wszystkie plastikowe są legitymacje, więc no, tak dowód praktycznie prawie wygląda. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, jest 19. Jeszcze z takiej perspektywy dla Was nie nagrywam. Zawsze musi być ten pierwszy raz, jak to się mówi. Zrobiłam sobie kawkę cappuccino belgijska. Czekolada, a czemu by nie, ja mam jutro wolno, także mogę sobie dłużej posiedzieć i jutro później wstać. Zaczynamy weekendzik. Ja pewnie, znając życie, weekend spędzę na mieszkaniu. Bo no, w tamten weekend też spędziłam praktycznie na mieszkaniu. To ten weekend pewnie też spędzę na mieszkaniu. Ale to zobaczymy, jak to, moi drodzy, będzie. Jutro chcę zabrać Miję ze sobą na mieszkanie, żeby, wiecie, się już powoli oswajała z tym, że będziemy w nowym miejscu mieszkać. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Zjadam obiadek, jak mówiłam, ziemniaki zapiekane z serem i do tego kotlety w środku z masłem albo z serem. Z szybki obiad, kotlety z biedry, więc no, taki szybki obiadek. No i co? Tydzień zleciał, nawet nie wiadomo kiedy. Tak szybko ten czas zasuwa. Dzisiaj mieliśmy Armagedon w pracy. Taki ruch. Więc piątek, w piątki zawsze jest największy ruch. Znaczy największy. Mi się wydaje, że ze wszystkich dni, w których pracowałam, to że piątek jest
największy ruch ludzi, ale mogę się mylić, bo to też zależy od dnia, od targu i w ogóle. Więc no, tak to, proszę Państwa. Tak się dzisiaj źle czułam, tak mnie brzuch napiedzielał. Mam swoje dni, także dziewczyny, wiecie co, przechodzę. Że no, tabletki na mnie nie działają, tylko Nimesil, a nie chcę tym Nimesilem, wiecie, się truć. I no nie chcę, i nie muszę, nie chcę, i jakoś chcę przeżyć bez tych, wiecie, tabletek. Ale zobaczymy, jak będę musiała, to po prostu wezmę Nimesil albo jakąś inną przeciwbólową, bo mam trochę tych przeciwbólowych. Więc tak to, proszę Państwa, wygląda. Piję kawusię, zaraz idę z Miłą na ostatni spacer, taki wieczorny. No i zobaczymy, co tam będę robić, pewnie oglądać Netflixa albo YouTube'a. Dobra, wykąpałam się, byłam z Miłą na dwójku. Tutaj mam herbatkę, proszę bardzo. Więc popijam sobie gorącą herbatkę na te zimne wieczory, idealna. Pali mi się w kominku, także taki klimacik jest, można by powiedzieć, także herbatkę piję. Tutaj mam na kolację, ja wam powiedziałam, że z Łowicza, bo to jest z Lubelli, owsianka z bananami i kakao, taka, ja bardzo lubię kakao, więc taka owsianka musiała wlecieć, bez dodatku cukru, więc no. W tym cukry 10 gram, ale to pewnie nie wiem. No, tutaj piszę, że bez dodatku cukru z przodu, a z tyłu, że cukier 10 gram, ale to chyba nie banany albo kakao. Nie chcę wam sprowadzić w błąd, po prostu czytam tak, jak jest tutaj na opakowaniu, żeby mi zaraz ktoś nie napisał, o, bo jest bez dodatku cukru, a jest cukier i w ogóle i inne takie rzeczy. Po prostu taką owsiankę sobie na kolacyjkę zjem. Nawet to jest napisane. Bez dodatku cukru zawiera naturalne występujące cukry. Czyli nie ma sztucznych cukrów, tylko wiecie, naturalne. Dobra. Bo już zrobiłam zamieszanie. Cimy z tą owsianką. Zobaczymy, czy dobra. Kiedyś chyba z tego co kojarzę, ją jadłam. No, powiem wam, że nie jest nawet taka zła. Jest dobra. Także ja sobie zjem. Wypiję herbatkę i to będzie na tyle dzisiejszego mojego dnia. Puszczę sobie pewnie jakiś film albo serial na Netflixie i tak spędzę wieczór. Ja się z wami już dzisiaj żegnam. Widzimy się jutro. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, łapka w górę, pozytywnych komentarzach. No i co? Polejcie na moje media społecznościowe, Instagram, TikTok, natka.0023, także pamiętajcie, żeby tam wpadać, bo tam też jestem aktywna. I widzimy się jutro, pa pa!